I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów. Także zapraszam was do kolejnej audycji analityków technicznych. Ostatni raz mieliśmy audycję wróżenie z fusów 6 dni temu, czyli raz na tydzień, tak jak mówiliśmy, jesteśmy i widzę, że to się dzieje najczęściej w czwartek. Także super, mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy parę więcej rzeczy w przypadku zachowania. Bitcoin w kolejnych dniach. Dzisiejszym sponsorem naszego odcinka jest herbata śląska. Sprawdźmy sobie, jaka to jest herbata z leśnej doliny. Także mamy nadzieję, że ta dolina, właśnie w cenie Bitcoina, już się pomału kończy i wchodzimy w coraz to lepsze rejony. Jeszcze tutaj znalazłem dla Was wszystkich: jeżeli też robicie swoje wróżenie z fusów, no to. Mamy pięć sposobów na wykorzystanie fusów po herbacie. Mamy peeling z herbaty, na oczyszczenie skóry, okład na upuchnięte oczy. Także mimo tego, że wykorzystujemy te fusy do naszych wykresów, ci nowi inwestorzy, którzy się pojawiają w świecie krypto, może nie wiedzą o tym, także można zrobić jeszcze po wróżeniu z fusów dodatkowy recycling tej właśnie herbaty, tam. Filiks herbaty, okład na opuchnięte oczy, podpóri. To jest po prostu pachnący susz kwiatowy, założony z mieszanki wysuszonych roślin. Także też to można zrobić domowe porządki. Fusy herbaciane bardzo dobrze sprawdzają się również w roli pogromcy brudu. Wrzucając zużyte torebki herbaty do wody w zlewie, pozbędzie się kłopotu z domyciem naczyń. Także też tak można wykorzystać. i Pewnie mało z Was wie, ale to też może mieć znaczenie jako odżywka dla roślin. Zuszyte liście, herbaciana oraz delikatny napar można wykorzystać jako nawóz dla roślin doniczkowych i gruntowych. Głównie tych lubiących kwaśną ziemię. Także jeżeli mamy dobre wróżenie z fusów, a podłożymy takie fusy pod roślinę, to uwierzcie mi, będą tutaj wielkie wzrosty, jeżeli chodzi o właśnie tego kwiata. <laughs> ok, żeby nie zanudzać, przejdźmy może... Do naszego analityka technicznego zobaczymy, co tutaj się dzieje dzisiaj w cenie bitcoina w kolejnych dniach. Wiemy, że przy ostatnim bulwaranie bitcoina złamaliśmy na chwilę ten ruch albo resistance line, który tutaj się uformował na tym trójkącie, gdzie wcześniej dotknęliśmy tutaj jeszcze pod koniec listopada raz tą linię, drugi raz około grudnia. Też mieliśmy raz dotknięcie. I teraz, w ostatnich dniach, można powiedzieć, przebiliśmy po raz pierwszy ten resistance line. Widzimy, że zaczęliśmy od paru dni konsolidować właśnie w tym nowym punkcie w cenie pomiędzy 3900 dolarów to około 4000 dolarów. Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest wolumen, który niestety, ale tutaj spada w ostatnich tych dniach, gdy następuje Konsolidacja. Jedyny problem z prawdziwym wolumenem w tych czasach, ten techniczny analityk mówi o tym, że no, trzeba uważać na te liczby, bo wiemy, że w świecie krypto ten wolumen lubi być manipulowany na różnych mniejszych giełdach. Także też należy tutaj patrzeć na te największe giełdy, jeżeli się robi ewentualnie analizę techniczną. Sprawdźmy jeszcze tylko, cenę Bitcoin, jaka w tym momencie tutaj. Nas nastała na markecie to jest około 3943 dolarów za jednego bitcoina. Także nadal jesteśmy tutaj w tej e, granicy, o której tutaj właśnie mówimy, e, razem z analitykiem technicznym. Pamiętajmy o tym, że nadal tutaj jest trend opadający, czyli nadal jesteśmy tutaj w bezsie. Zobaczcie, jak tutaj to się formowało od marca zeszłego roku, gdzie mamy to coraz to niższe góry. Czyli widzimy, że ta cena w kolejnych miesiącach niestety, ale to maleje. Widzimy za każdym razem, jak próbowaliśmy zmienić trend, no niestety to nam się nie udawało. Zobaczcie tutaj. Schodzimy jeszcze niżej, próba ataku jeszcze niżej i znowuż tutaj się nie udaje. Także cały czas ten trend jest tutaj zachowany. Niestety nadal mamy bessę. Jedyna rzecz, jaka jest inna na plus, to jest to, że jesteśmy bardzo blisko przełamania pierwszego niższego dołu od wielu miesięcy. Spójrzmy, gdzie ostatni mieliśmy tutaj na tym wykresie w około 4100 dolarów. W tym momencie jesteśmy bardzo blisko, żeby być na jednym poziomie, a może nawet odwrócić trend, jeżeli wyjdziemy jeszcze wyżej z ceną Bitcoina. Nawet spójrzmy Stary resistance line, który mamy tutaj na samym dole, czyli, czyli tak zwana belka dolna, przez Bitcoina Phoenixa, który często mówi, to zobaczcie, ona się tutaj kształtuje akurat na 4000 dolarów. Dlatego ten, ta, ta granica 4000 dolarów jest dla nas ważna, bo w tym momencie dla nas to jest górną belką do pokonania. Także jeżeli wejdziemy w te 4000 dolarów, będziemy mogli mówić o <grych> równo nocy. Można tak nazwać oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie inne słowo z innego języka, czyli będziemy mieć równowagę po raz pierwszy od 14 miesięcy. I w tym momencie, gdy tak się zdarzy, to uwierzcie mi, ale będzie tutaj wszystko w wiadomościach. Także newsy się pojawią. Jesteśmy tutaj poza Bessą. Już praktycznie wychodzimy z dołka. Bitcoin idzie do 69 10 tysięcy dolarów. Czy jest to możliwe? Właśnie w tym momencie, gdy uderzymy z 4200 dolarów, takie będą newsy. Już to mogę przewidzieć razem z tym technikiem analitycznym, który o tej samej sprawie właśnie mówi. Na co zwraca uwagę, że nawet jeżeli będziemy mieć pierwsze higher highs, czyli większy dół, czyli zmienimy ten trend spadający przez paręnaście miesięcy, to pamiętajcie, że to będzie dopiero pierwszy higher high, czyli pierwszy wynik, który jest wyższy od poprzedniego od 14 miesięcy. I nadal będziemy mieć bardzo długą drogę do pokonania, żeby praktycznie powiedzieć, że jesteśmy w nowej fazie albo jesteśmy poza Bessą, bardzo długą drogę do pokonania, jeżeli chodzi o kolejne resistance line. Zaraz tutaj to rozrysujemy. A więc zobaczcie, wszystkie resistance line tutaj są rozrysowane, I jeżeli chodzi o drogę Bitcoina do pokonania nawet tutaj 4600 czy 5000 dolarów. Zobaczcie, dopiero jesteśmy w tym momencie. I nawet jeżeli tutaj się przebijemy w ten pierwszy resistance line, to zobaczcie, będziemy dopiero pomiędzy ceną 4033 dolarów do około 4133 dolarów. To nic jeszcze nie oznacza. To nie jest odwrócenie trendu. Dopiero odwrócenie trendu będziemy mogli powiedzieć, jak pokonamy te wszystkie tutaj granice, które stworzył sobie historycznie Bitcoin na tym wykresie. Dopiero gdy pokonamy tą cenę, tutaj widzimy 4500 dolarów, nawet i więcej, około 5000 dolarów, będziemy mogli pomarzyć o najważniejszym resistance line, jakie uformowało się w ubiegłym roku, czyli tej granicy 6000 dolarów, czyli poprzedniego trójkąta, który utrzymywał się przez ponad 9 miesięcy, nawet dłużej. Czyli taką ceną, o której mówi ten analityk techniczny jest około dolarów. Dolarów, gdzie będziemy, jeżeli pokonamy te wszystkie granice cenowe na wykresie, to wtedy, jeżeli pojawi się konsolidacja w tej granicy 4800 dolarów przez dłuższy czas, będziemy mogli powiedzieć o kolejnej granicy 6000 dolarów, i wtedy dopiero o odwróceniu bessy. Także zobaczcie, nawet jeżeli newsy się pojawią w tym momencie, że idziemy to the moon, czy idziemy w już w nowe rejony Bitcoina, Pamiętajcie, że należy zachować pozycję tego pana, który się tutaj pojawił dla Was po lewej stronie. Spokój, jak to się kiedyś tutaj mówiło, tylko spokój może nas uratować. Procentowo, ile bitcoin by iść od tej ceny, którą mamy dzisiaj, to około 20, jeszcze prawie procent. 18, żeby być szczegółowym, ale żeby to się zdarzyło, no to mamy jeszcze tutaj cztery poziomy do pokonania na resistance line także jeszcze długa droga zanim to się okaże odwróceniem trendu i dużo pozytywnych ludzi którzy już myślą że jesteśmy właśnie w tym momencie Disbelieve, że już zaczynamy iść po kolejne 10 tysięcy za jednego bitcoina. Tylko zobaczcie żeby być właśnie w tym rejonie to trzeba niestety tworzyć coraz to wyższe do i góry czyli o tym, co mówiliśmy, że należy to, na razie to się nie dzieje. Na razie dopiero możemy wyrównać pierwszy raz od 14 miesięcy, czyli prawdopodobnie teraz znajdujemy się albo jeszcze w tym momencie, gdzie mamy delikatny wskok górę i idziemy do najniższej ceny bitcoina, albo już osiągnęliśmy w grudniu ubiegłego roku najniższą cenę bitcoina i pomału zaczynamy. Rosnąć, ale jeszcze jest trend boczny przez dłuższy czas depresja, i coraz to więcej ludzi jeszcze będzie wychodzić z marketu, bo już myślą, że tak jak tutaj jest napisane, moje pieniądze emerytalne są stracone. Jak ja mogłem na to pozwolić? Także uważajcie na cykle. To, co się dzieje teraz w świecie Bitcoina i kryptowalut, to jest po prostu cykl, o którym mówiliśmy niejednokrotnie na Bitcoinie. I jeżeli w tym momencie czytam niektóre komentarze, że ale się dzieje nudno na markecie, ale się dzieje pomału nieciekawie tutaj, w ogóle nic się nie dzieje i nudny ten market, no to jest właśnie mechanizm cyklu, który ma właśnie te najsłabsze osoby wyprowadzić z tego marketu tylnymi drzwiami. I dopiero jak będzie oczyszczenie ogólne wszystkich tych ludzi, którzy niestety, ale muszą nawet przytrzymać tyle czasu, żeby w końcu na depresji wyjść z tego marketu, a ci, którzy zostaną dłużej i będą mieli pojęcie, jak tutaj ten market się zachowa, no to w końcu dojdziemy do tego disbelief i zaczniemy kolejny nowy trend nowej ekspansji ceny bitcoina. Spójrzcie sami od ubiegłego roku, czy to wygląda Wam na disbelief, czyli niedowierzanie na markecie. Czy to mamy coraz to niższe doł, czy mamy już. Coraz to wyższe, dopiero mamy pierwszy punkt, gdzie możemy się spotkać na tym samym poziomie od 14 miesięcy. Także widzimy, że jednak wykres pokazuje nam, że jesteśmy pomiędzy złością a depresją. Teraz wszystko zależy od tego, czy jesteśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, w trzeciej czy w czwartej fazie fal Eliota, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku z Dawincim, o którym on tutaj przypominał. Także dajcie znać, co wymyślicie. W której fazie się znajdujemy? Czy jesteśmy bardziej tutaj przy depresji i już mamy ruch boczny, bo mamy ten ostatni wyszczał? Zarysował się najniższa cena bitcoina w ubiegłym roku, w grudniu dokładnie. Czy jesteśmy jeszcze tutaj jeden raz bliżej, gdzie mamy wyszczał w górę, ale jeszcze idziemy do najniższej punktu? Oto się wszystko teraz tutaj rozgrywa. Co tutaj się wydarzy na markecie? Moim zadaniem tutaj jest udowodnienie wam, że nie jesteśmy w fazie. Niedowierzania. Żeby to się stało, to musimy pokonać kolejne Resistance Line, o których powiedziałem tutaj wcześniej. Możemy równie dobrze spaść z powrotem do zarysowanego trójkąta i po prostu mieć trend boczny lub spaść do niższych cen tego trójkąta, żeby to jeszcze miało być w tym momencie na około 3480 dolarów, także widzimy, że wolumen jest niestety w strefie spadkowej, czyli coraz to mniejszy. Ma wiadomo, żeby. Poruszyć się przynajmniej w pierwszy resistant line, no to ten wolumen musi być na tym samym poziomie albo i wyższy. Jeżeli mielibyśmy spadać w kolejnych dniach, to warto rozrysować sobie tutaj FIBA. Takim rozsądnym wynikiem na FIB line byłoby 0,5, czyli około 3673 dolarów. Jeżeli byśmy mieli pullback, czyli kolejne, kolejna cena bitcoina by malała, ewentualnie 3500. 44 dolarów to jest kolejna cena na Fibonacci line 0.618. Także tą cenę możemy sobie zapamiętać, ewentualnie będziemy wiedzieć, że nie jesteśmy w ciemnym lesie i nie wiemy co się dzieje z ceną Bitcoina. Najważniejszą rzeczą jest to, że jeżeli wejdziemy nawet w te wyższe rejony 4200, 4300, uwierzcie mi, że będzie w newsach gorąco. Wszyscy już będą tutaj widzieć koniec marketu bessy i Będziemy iść to the moon, i wtedy należy, tak jak mówiłem, zachować się jak ten pan po prawej stronie. Zrobić swój research i wtedy zdecydować, czy to jest mój punkt wejścia. Czy nadal myślę, że jeszcze zejdziemy niżej z ceną bitcoina w kolejnych dniach. Często ci analitycy techniczni mówią o tym, że you go with the trend, unless we break the trend, czyli idziemy z trendem, dopóki nie. Pierwszy raz zobaczymy, że ten trend zostaje złamany. I to jest taka cenna lekcja od analityków technicznych, którzy mówią, że raczej zawsze trzeźwi ludzie idą z trendem. Czyli jeżeli mamy trend opadający, no to na rynku robi się najczęściej shorty i wtedy zarabia największe pieniądze. A jeżeli są wielkie tutaj wzrosty, no to już wtedy wiadomo, proporcjonalnie, ale musimy mieć potwierdzenie odwrócenia trendu, a na razie takiego jeszcze nie mamy. Wykres od parunastu miesięcy dokładnie 14 pokazuje nam niestety, że no ten trend jest opadający, także to jest bardzo ważna podstawa wykresu, która nam mówi, że ten trend nie jest po prostu złamany jeszcze, no i czeka nas długa droga, zanim wejdziemy na szczyt, który odwróci trend w kolejnych miesiącach. I jeżeli chodzi o bull flag, który by miał się tutaj uformować, czyli formacja flagi wzrostowej, no to ten techniczny analityk nie jest przekonany, czy to do końca jest formacja flagi, tylko dlatego, że wolumen jest tutaj coraz to mniejszy i tak czy tak nie możemy tutaj patrzeć na wolumeny wszystkich giełd, bo i tak one są manipulowane. A dwa, że mamy trend, który nam mówi, w którą stronę idziemy. Nie mamy nadal potwierdzenia złamania tego trendu i dlatego ta chorągiewka dla niego jest ciutkę mniej prawdopodobna niż to by była normalna chorągiewka na trendzie wzrostowym. Dajcie znać co wymyślicie. w którą stronę Bitcoin pójdzie w kolejnych dniach. Ja uważam to jest tylko moja opinia że nawet jeżeli mielibyśmy pójść w cenę 4200 dolarów czy więcej. Jeżeli chodzi o resistance line to nadal jesteśmy właśnie w tym Miejscu, dokładnie w tej fazie wkurzenia, czyli jesteśmy na delikatnym wzroście. Fajnie by było, jakbyśmy poszli nawet do 5000 dolarów. Wtedy ci wszyscy gracze, którzy nie są tutaj mm, powiedzmy na profesjonalnym poziomie, albo którzy wierzą w niusy, które wyjdą na tym poziomie, że już wchodzimy w wielkie, nowe rejony, no to zostaną po prostu. No jeszcze raz pokonani Gdzie wejdziemy do najniższej ceny bitcoina To jest tylko moje zdanie, moja opinia Wy możecie mieć kompletnie inną opinię Możecie mieć, że już byliśmy Wielu z was przecież kupiło bitcoiny Z tego co czytam komentarze Przy 3400 za jednego bitcoina Przy 4500, przy 6 A niektórzy nawet trzymają Od 18 tysięcy dolarów I super, każdy ma swoją drogę Każdy ma swój plan Ja tylko mogę powiedzieć co czuję wewnętrznie A czuję tak że dopiero jesteśmy w tym momencie, gdzie, tak jak niektórzy analitycy techniczni mówią, mówią, że czeka nas jeszcze jedno zejście do najniższej ceny Bitcoina i że cena grudniowa nie była najniższą. Mogę się mylić, tak samo jak i wy. Dajcie znać, co wy myślicie w komentarzach. Jeżeli myślicie, że idziemy w zupełnie inną stronę, dajcie znać po prostu. Ok, to by było na tyle dzisiaj. W kolejnym wróżeniu z fusów. mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to kontynuujemy. Jeżeli nie, to i tak kontynuujemy. <laughs> Okej, okay. dzięki za wszystko. Życzę Wam wspaniałego dnia. I pamiętajcie, dokładnie zostańcie z Bitcoinem.